Krzesiłek leci, ekipa WK z tej strony. Są prawie wszyscy, oprócz Pączka i Sakera, ale rozumiem ich, że nie wbili. No co, ja wbiłem, żeby jakąś aktywność sobie zrobić. Wczoraj tak mi plecy niemiłosiernie trzasnęły na siadach. No, że rozważam dzisiaj, od dzisiaj pierwszy raz w życiu suplementację tym ibupromem Max. Prawdopodobnie dzisiaj wejdzie. A jak się ruszam, to aż tak mnie nie bolą. No i taka aktywność, a tutaj dziewczyny robią sesję na wrotkach. I mogę od razu powiedzieć, fajnie, że zaczynamy ode mnie, bo wydaje mi się, że ten pomysł z wrotkami wyszedł ode mnie. Z tego względu, że na YouTubie szukałem piosenek. I znalazłem taki fajny miks piosenek z lat 80. albo 90., już dokładnie nie pamiętam. I co w jednym filmiku z muzyką mnie zatrzymało, to bardzo fajne zdjęcie na Venice Beach, gdzie dwie dziewczyny jeździły na rolkach. I mówię szybko, od razu im podsyłam to na konferencję WKR. Dziewczyny, patrzcie, macie pomysł, inspirację na sesję. I jesteśmy tutaj dzisiaj, może nie w Kalifornii, ale na tym, na polach mokotowskich. No i będzie jeżdżone na wrotkach. Po trawie, najpierw będą się uczyć po trawie, bo bezpiecznie, i potem przechodzimy na beton. Mogliśmy wziąć taką tyczkę, jak wiesz, uczysz się pływać, no to tak samo będzie. Ja to się boję o życie. No podobno na wrotkach nie jest tak bezpiecznie jak na przykład na rolkach. Albo jak do roweru miałeś zawsze kijek z tyłu, nie? To tak samo. Nie no, dadzą radę, to są dziewczyny WK. Ej, a mówię wam, mi się ostatnio śniło, przysięgam, że wygrałam przejażdżkę Bentleyem z Robertem Lewandowskim. O kurde. No i naprawdę z nim jechałam tym Bentleyem. To prawie tak, jakby się to wydarzyło naprawdę. Chyba, że na torebka. Ja też właśnie różne rzeczy robiłem. Ja też. Ja chciałam mówić, żebyś nagrywał teraz, jak siedzę, a potem jak będę wstawać, to wyłącz kamerę, dobra? Możesz tak, tak mówić. Źle? Tak, próbowałam w sklepie, to było tak, że ubrałam, podniosłam się z ławki i usiadłam. A jeździłaś już kiedyś na wrotkach, czy nie? Pamiętam, że jak byłam malutka, ale to tak wiesz, że mogłam mieć 4-5 lat, to aha, chyba dostałam od rodziców, ale nie pamiętam, żebym jechała, pamiętam, że dostałam, więc nie, ja jestem ogólnie bardzo... W sensie na rolkach jeździłam w swoim życiu, ale zawsze się bardzo tego boję, tak się niepewnie czuję. Więc ja jestem taki cykl trochę. Nie, to w sumie wygląda bezpieczniej niż takie rolki. Nie, właśnie... Cztery te kółka plus jeszcze, nie wiem, taki hamulec to jest? No, to jest hamulec. Yes! Dobra, można kończyć nagranie. Jakieś nadzieje wywołać. No wiesz, na rolkach zasuwasz. Tak, tak. Podstawowy tip dla was. Mi to pomogło, jak szedłem na łyżwy z Kają. Nie pochylajcie się do tyłu, zawsze lekko z przodu. Miejcie ciało. Nigdy tak. Pochyl się. Napnij brzuch. Ale tu przeszkadza to. Pierwsza przeszkoda. Omiń przeszkodę. Na początku może być trochę pod górkę. Ale to się dobrze stoi. Ale dobrze się stoi, tak. Nie, wiatr zwiewa! No właśnie to mówiłam. Jeździłaś już kiedyś na wrotkach? Nie, na rolkach bardzo lubię. Ale to jest zupełnie inna mechanika ruchu. Ale już jechałaś ogólnie, tak? Próbowałyśmy w zbiórze, ale... O, w ogóle te łączniki są takie niestabilne, tak? Bardzo. To spróbuj może na tym. Ja na tamtym pójdę. W roleczka. Ale to jest co innego, bo tu masz z przodu, a rolki masz z tyłu. Ale jesteś zaprawiona w boju. Tak, właśnie z tyłu. No stylowo robisz, nie? Ale on tak przerywa strasznie. Ale pochylasz się do przodu i tak. No tak, ale zobacz, przerywa cię. A no może trzeba go dotrzeć. Mam w każdym razie tą inspirację. To było tu, to jest coś takiego. I LTB, to się nazywa Best Remixes of 90s Popular Songs. Jak sobie wpiszecie i takie coś, fajne nutki. Co? Czy ty to widziałeś? Ja wjechałam na tego pana praktycznie, a ja tylko patrzyłam tak pod nogi, nic nie widziałam, co się dzieje przede mną. Idź pan, zrobię zdjęcia, zanim będę cała w strupach. To się wytnie.
Czuję się mega niepewnie, bo nigdy nie miałam na nogach wrotek, no. Ale trochę jak na łyżwach. Jak się pojawia przeszkoda i jakaś ktoś na drodze, to jest panika. A widzieliście, no jak Kaja zasuwa? To jedź tak za Kają i w razie co to wiesz, krok na trawę. Kask to powinien być na głowie. A chcemy się na jednym poziomie, czy podzielić, że dwie z tyłu i dwie ten, czy na jednym poziomie? Chyba na jednym. Dobra? No. Prawie jak to w kostiumach. O, ale super piesek za wami. O, jaki kochany! Zawołajcie go! Zawołajcie go, zawołajcie go! Chodź, chodź! Chodź, chodź, chodź. O nie! Chodź, karki. Koryna ucieka. No. Podajcie nam kaski. Okej. Tylko uważaj, żebyś się nie wywaliła. No, no. Będzie dobra, słabo. To możemy próbować, bo nie wiadomo, czy będzie druga okazja. No, no, no. Ja już uruchamiam sobie te gimbala tylko. O kurde! Nie wiem, faza. Nice. A myślisz, że dobrze pryskały, czy mocniej? Powinnam. Jak dla mnie to mega to wyglądało. No, dla mnie też bardzo spoko. Dobra. I akcja. Dobra, już dawaj. Mam Kaja, nie? No. I dawaj teraz ja do tyłu pójdę. I akcja. Jak w jakiejś Kalifornii. Tak. Dobra, dziewczyny, przecie. Lecie gdzieś tych ludzi. A ja to mam gdzieś. No, co mam być? Gdzie tam? Rozstawić. Trzeba się rozstawić, no. Ja przegrywam. Jedno takie, jedno takie. Dalam. Tak, o kurczę. Ja już to widzę. Dawaj, dawaj. Jest opór. Ale w 5 sekund. To tak, co szczepiona była łapa ty. Nie, już? Ta nie. A lewa była szczepiona. Dobra. No, no, dobra. Czujesz opór? O kurwa! Ja. Następny. Dobra. No dawać mundak. Kolejkę. Nagrywaj, mordo. Nagrywam, nagrywam, dawaj. A coś trenujesz ten? Nie, ale byłem na przestrzeniu tu cała. A, dawaj. Ale, o kur... Nie ma szans, ja to spróbuję za tryhaj. Łatwo. To teraz ja. No to by mi się ręka nie złamała. Szczupaczki tam można bez rozgrzewki. Mogę zacząć już? No. Nie ma szans! Nie ma szans nawet ruszyć. Jak się weźmie jego łapę w rękę, to już czuć, nie? No nie masz nas nawet ruszyć. Musicie więcej tego specyfiku, co spożyliście dzisiaj, dosypać, bo słabo na wam poszło, naprawdę. Albo trochę mniej. Nie, myślałem, że łatwiutko będzie. Mogę się wysilić. Za bardzo wyluzowani jesteście, żeby wygrać z roburem na łapę. No ale to jak musicie robór najlepszy spięci, z was, wszyscy się pospinać trochę. No. Dobra, to dzięki, nie przeszkadzamy. Nie przeszkadzacie, jak chcesz.